Witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dziś zapraszam Was na jesienny festiwal myśliwski, który odbywa się w Sosnowcu. To właśnie tu, na tym festiwalu, na tych targach, odbyła się premiera latarek LED-Lancer. To właśnie w tym roku będziemy mogli zobaczyć, co przygotowała właśnie ta firma dla nas myśliwych. A przy okazji, jak już będziemy na tym festiwalu, na tych targach, no to spróbujemy zobaczyć, jak te targi odbywały się w tych ciężkich czasach pandemii. Ile firm przyjechało, jakie te firmy. Więc co? Wchodzimy na halę, idziemy zobaczyć, kto tu w ogóle jest, czy są jacyś znajomi i co się będzie działo przez te 3 dni. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Siema, cześć. Pójdę tu. No i co? Spotkaliśmy się w Sosnowcu. Fajnie, że się udało, że te targi się odbywają. Jest fajnie, jest super. Jest dużo nowości, jest jasno. No właśnie, jest jasno. Ja byłem całkiem niedawno w Berlinie, tam był Festiwal Światła. Też było jasno, ale do Sosnowca jadę, bo tak naprawdę moi widzowie dobrze wiedzą, że jadę gdzieś w podróż. Teraz Wam zdradzę. Jadę w Gorce na polowanie na jelenie do moich przyjaciół górali, ale musiałem do Was zajechać. Mówię tak, LED-Lancer, targi, Sosnowiec, no nie może mnie tu zabraknąć. Karol, opowiedz proszę, co przygotował LED-Lancer w 2020 czy w 2021 roku? Bo tak naprawdę widzieliśmy się ostatnio na targach w Szczecinie i śmialiśmy się na początku, że będą to pierwsze i ostatnie targi, aczkolwiek udało nam się spotkać w Sosnowcu. Co przygotowaliście? Jakie macie nowości? Bo Jerzy Konecki, który tutaj z nami jest, dzwonił do mnie i opowiadał o tych nowościach, ale chciałbym, żebyś przedstawił naszym widzom, jakie nowości na 2020-2021 rok przygotował LED-Lancer. Witaj Piotrze. Słuchajcie, generalnie LED-Lancer zawsze na nowy rok wprowadza jakieś nowości, dużo sporo innowacji. W tym roku jest odświeżona, odnowiona linia P i linia H. Przepraszam, linia P, co znaczy linia P i linia H? Linia P to są latarki u nas najbardziej popularne. Czyli ręczne. Ręczne latarki, P od Professional, okay. Linia H jako headlamp, czyli to są czołówki. Czołówki, w porządku. LED-Lancer zawsze co roku wprowadza te nowości na targach IWA. Tak. Racji, że IWA była odwołana, no właśnie. Mamy premierę tych latarek w Polsce na targach w Sosnowcu, na Expo Silesia. Więc latarek jest sporo nowych, są nowe linie odświeżone i tak dalej. Możemy coś więcej o nich powiedzieć. Ja Ci będę podawał, może opowiadaj, tak? Mamy tutaj P7. Tak. Jakie zmiany w P7-kach?
tak naprawdę nazewnictwo zostało, także mamy P7 i P7R. Troszeczkę są odświeżone, odchudzone. Jest sporo fajnych rozwiązań. Na pewno to, na co warto zwrócić uwagę, to LED Lenser wychodzi z ładowania micro USB. Aha. Przechodzimy na ładowanie magnetyczne. Nie wiem, czy będzie to widać, ale w tej chwili to ładowanie no, zupełnie jakby bezinwazyjne. Nie musimy tego kabelka wtykać. Gdzieś tam jasne. Sporo... Widzę nowy przycisk. Tak, troszeczkę odświeżony przycisk. Generalnie on utrzymuje swoje funkcje, więc zmienia tryby, mówi nam o statusie naładowania baterii. Także tak to wygląda. Co jeszcze? Czyli cała nowa seria P. Seria H? Seria H również jest odświeżona, poszerzona między innymi o świetną latarkę H19, która ma niesamowitą ilość lumenów, także to jest 3500 lumenów. Słuchajcie, ja już Wam zdradzę, to ta latarka zagości w programie i na mojej głowie. To z tą latarką będę teraz polował, czyli 3500 lumenów, będziecie mogli zobaczyć, jak ona spisuje się, jak ona spisuje się w nocy. Jak na latarkę czołową, bardzo dobry zasięg, bo to jest 300 metrów. Super. Tak. No dobrze, nowości mamy, można powiedzieć, omówione, ale też widzę, chciałbym powiedzieć stare, ale to nie są stare, bo to są, można powiedzieć, sprawdzone modele. MT10, MT14, myśliwi znają te latarki, bo są te latarki, które i testowaliśmy w programie, i te latarki, których używamy. Linia MT oczywiście została, to jest tak zwana linia outdoorowa. Więc jak najbardziej tak, ona cały czas jest i bardzo dobrze się ma. Zyskuje bardzo szeroką gamę swoich odbiorców. No, znamy te latarki MT10, MT14, robiliście testy tych latarek, także również no, cały czas są u nas dostępne i zapraszamy. Świetnie. Czy coś jeszcze, Karol, naszym widzom chciałbyś przekazać odnośnie sprzętu LED Lenser? LED Lenser troszeczkę w tej chwili to podzielił tak wedle jakby potrzeb, jakie bardziej no, potrzeb. Podzielił to bardziej versus latarki do pracy i latarki takie do użytku codziennego. Mamy linię Work, która specyfikację ma taką, że jest to na przykład latarka P7, która dodatkowo ma jakby zabezpieczenia przed upadkiem i tak dalej. Czyli tu mamy klasyczną latarkę P7, okay. A tu mamy P7 w rozszerzeniu Work, czyli która jest bardziej skierowana do pracy, do tego typu rozwiązań. Ma zabezpieczenia z przodu i z tyłu, takie gumowe, tak naprawdę możemy tą latarką spokojnie sobie no wręcz rzucać, tak jak ona spadnie, absolutnie nic się nie stanie, w pełni zabezpieczona, nie ma z tym kłopotów. Jasne. Także w tej chwili P7R ze swojego 1000 lumenów w tej chwili ma 1200 i to wszystko poszło do przodu. Technologia idzie do przodu, nasze latarki podążają z duchem czasu, więc wcześniej jak P7 miała 450 lumenów, w tej chwili ma P7R ma 1200, a P7 Core 1400. To jest 1400 lumenów, także to wszystko poszło do przodu. Tak. Dokładnie. Słuchajcie, pewnie jeszcze nie raz zobaczycie w moim programie latarki LED Lenser. Pewnie jeszcze w tym roku, Karol, może umówimy się jakiś odcinek, który będzie dedykowany tylko i wyłącznie latarkom LED Lenser. Bo powiem Ci tak, ja dostaję dużo wiadomości od widzów oglądających Wademekum Myśliwego z prośbą o przybliżenie danej latarki. Ja też nie jestem w stanie w programie opowiedzieć o każdej latarce, bo nie chciałbym, żeby znowu pod filmem było 200 komentarzy z napisem o, znowu mango. Słuchajcie, ale powiem Wam tak, trzeba, o tych latarkach trzeba mówić, o sprzęcie łowieckim trzeba mówić, bo właśnie dzięki temu możecie wybrać to, co dla nas myśliwych jest najlepsze. To powiem Wam tak, Karol dla mnie jest takim trochę wyznacznikiem w LED Lenserze, bo on wie o LED Lenserze, można powiedzieć wszystko, więc ja cieszę się z tej znajomości i już dziś mogę Was zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie LED Lenserowi. A teraz, jak już wiecie, co z nowości w LED Lenserze, to klikajcie na stronę Karola Prostore, tam na pewno będziecie mogli zobaczyć ciekawe latarki, a ja zapraszam Was dalej na targi. Zobaczymy, kto jeszcze się wystawia i co ciekawego można zobaczyć w Sosnowcu. Pozdrawiamy Sosnowca.